Dzień dobry wszystkim, więc tak, jak możecie się spodziewać, bo sobie wczoraj było podobnie, tylko że wczoraj jeszcze nie było aż tak źle. Zaspałam, tylko że dzisiaj aż tak zaspałam, że już mi się nie opłaca jechać na te pierwsze zajęcia i z jednej strony fajnie, z drugiej nie, no bo lepiej by było być na tych zajęciach, aczkolwiek no już mi się tam po prostu nie opłaca jechać, bo i tak bym przyjechała w sumie na samo zakończenie tych zajęć, więc każdemu się zdarza. Jadę natomiast na kolejne zajęcia, czyli na neurologię do szpitala. A później, jak się wyrobię, to pójdę na siłownię, bo Kuba dzisiaj wraca i chcemy iść na kolację, zresztą wczoraj wam o tym w sumie mówiłam. Więc taki jest plan, trochę się zorganizuję w sumie bardziej dzisiaj rano, bo mam na to czas, włosy sobie pokręciłam wczoraj wieczorem. W sumie to tyle, jak na ten moment. Zjadłam już śniadanie, bo jeszcze przez chwilę miałam taki moment, że chciałam ratować sytuację i chciałam się zebrać jak najszybciej, ale jej nie uratowałam, więc będę się zbierać, żeby iść na siłkę. Tylko wybrałam dwie pary leginsów i czekam, aż mi doskną chociaż jedne, bo je dałam na kaloryfer i liczę, że szybko to minie, bo chciałabym już wyjść z domu, bo tracę aktualnie czas i dzisiaj chyba zrobię nogi i cardio. Biję się z myślami, czy iść na drugie zajęcia, bo mi się strasznie nie chce i jakby wiem, że powinnam iść i tak dalej, ale szczerze, jestem człowiekiem i po prostu nie chce mi się. Wróciłam ze siłowni do domu. Idę się teraz umyć i z ciekawych rzeczy, które dzisiaj ze mną zrobicie, to przygotujecie się ze mną na randkę. Na cudowną randkę, czyli po prostu na pójście na szamkę. I ubierzemy się razem, pomalujemy się. Wiem, że to jest mało interesujące, ale tak jak mówię, moje życie jest denne, więc i nudne. Więc to są atrakcje, które wam mogę zaproponować. Jeszcze nie wiem, w co się ubiorę, ale wiem, że na pewno się ubiorę w czarny, bo tylko w tym kolorze się czuję dobrze, więc nie wymagajcie za dużo. Tak obstawiam, że albo ubiorę jeansy czarne, albo takie eleganckie spodnie. Może ubiorę buty na obcasie, bo w sumie dawno nie byłam na obcasach, a w końcu to jest randka, moi drodzy. Więc trzeba stworzyć jakieś pozory. Pomijam fakt, że my już z Kubą mieszkamy ponad rok razem, więc tutaj już nie ma żadnych pozorów. W ogóle zakupiłam dzisiaj rzecz z polecenia w sumie Piotrka, czyli sąsiada z dołu, ale tak naprawdę to je Paweł, więc w sumie można powiedzieć, że z polecenia Piotrka i Pawła. W sensie nie wiem, czy Paweł by to polecił, ale Piotrek mi powiedział, że mogę sobie to kupić, bo jak wtedy miałam tą bakterię, to niezbyt mogłam jeść, ogólnie wszystko za bardzo nie mogłam, w sensie nic nie mogłam jeść, więc zaproponował mi, żebym sobie to kupiła. Tylko że ja wtedy o tym zapomniałam, a dzisiaj mi się to rzuciło w sumie w oczy i to jest bogowita taka kaszka dla dzieci. I jestem w sumie ciekawa, czy to będzie dobre. Także na pewno tego Paweł nie ogląda, ale sprawdzę, czy jest dobre rzeczy. Ja się idę umyć, bo śmierdzę. Naprawdę czuć odór. Tak, idę się umyć, zmyję makijaż, bo go nałożymy jeszcze raz, bo w sumie mam go już pół dnia, plus byłam na siłowni. I pomalujemy się jeszcze raz. Wspaniale. No, idę się myć. Trochę mi brwi wyszły mocne jak na mnie, ale przynajmniej są. Nie wiem, co zrobić z włosami, bo nie wiem, czy grzywka, jak jej nie zacznę znowu układać, bo już to dzisiaj robiłam, to się nie przetłuści. Ale chyba pokręcę sobie włosy i najwyżej je zetnę, jak będzie brzydko. To jest plan. To jest plan, moi drodzy. Zrobiłam sobie grzywkę i pokręciłam włosy. W ogóle teraz mam fazę na taki look, ciemne oczy, taki trochę ala rockowy. No, także różne fazy w życiu nastają i właśnie mi taka nastała. Dobra, finałowy look, a teraz idziemy się ubrać. Wyglądam jakbym szła na pogrzeb, ale musimy się z tym po prostu pogodzić. Buty sobie ubiorę, po prostu chyba jednak trapery, bo ubrałam sobie takie spodnie, że nie ubiorę do tego kozaków wysokich, a tych drugich mi się nie chce ubierać, bo są tak wysokie, że się na nich zabiję. Poza tym nie zrobi to nikomu większej różnicy. No, także to by było na tyle i widzimy się w restauracji, pokażę wam, co będziemy jeść, a później wam powiem, czy warto było wydawać tam pieniążki.